oraz solidarności ze wszystkimi ubogimi. Przy wyjściu z kościoła prowadzona jest akcja charytatywna Chleb Miłosierdzia. Bogini Caritas rozprowadzają te chleb. Jest to pełnowartościowe pieczywo. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na pomoc Caritas dla osób ubogich. Dzisiejsza niedziela to trzecia niedziela listopada, składka inwestycyjna do kopyt w naszej wspólnocie. Zapłać za te składane ofiary, za każde inne. Jezus miłosierny niech wynagrodzi każdemu według wartości serca za troskę o wspólne dobro. Za tydzień po mszy świętej o godzinie 11 zmiana tajemnic różańcowych dla ojców. W nadchodzącym tygodniu wspominamy liturgię we wtorek 21 listopada ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, a w środę 22 listopada Świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej i churalnej. Stąd w tym dniu nasze modlitwy i podziękowania kierujemy pod adresem naszego parafialnego chóru Iskra Miłosierdzia. Bóg zapłać za ubogacanie liturgii przy różnych okazjach. Niech Święta Cecylia wyprasza Wam drodze łaski z nieba. Bóg zapłać także za tą dzisiejszą intencję mszy świętej, od Was za wielką życzliwość. Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę, 26 listopada, będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświatów. To ostatnia niedziela roku liturgicznego, a potem już kolejna, to pierwsza niedziela Adwentu. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, sal katechetycznych na plebanii. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy, aktualny numer gościa niedzielnego z naszym dodatkiem tarnowskim. W nim przeczytamy w kościół między innymi artykuły o ważnej roli kościoła w udzielaniu pomocy ubogim, opiece nad ubogimi, potrzebującymi, słabymi. Dla młodszych jest mały gość niedzielny i promyczek dobry. Intencje przy świętych nadchodzącego tygodnia. W poniedziałek o 6:30 łaskę zdrowia dla Zbigniewa, przedstawienictwo świętej siostry Faustyny i świętego Jana Pawła II oraz za zmarłych Józefa i Grzegorza Kapturkiewicz. We wtorek o 6:30 za Henrykami Czekotówki Marii z rodziną oraz za Marię Sędzi od Marii Sewielskiej. W środę o 6:30 za Mariana Kulika i jego rodziców, o 17:00 za Stanisława Zapawę, w czwartek o 6:30 za Łukasza Gąsio od Oazy Ruchu Światło Życie, a także Łukasza Gacal od Marka i Deweliny. W piątek o 6:30 za Tadeusza Sobczaka od koleżanek z pracy żony, o 17:00 za Marię i Józefa Kowo. W sobotę o 6:30 za Jadwigę Dusidor, sąsiadów Marażą i Karolinę Kubowicz, druga intencja. I niedziela za tydzień o 7:00 za Jana i Walerię Cygar, o 9:00 za Marię Kordeczka w trzecią rocznicę śmierci, o 11:00 10. rocznicę ślubu Józefy i Stanisława z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski oraz prośbę o dalsze błogosławieństwo Jezusa Miłosiernego, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w dalszym życiu małżeńskim i rodzinnym, a jest to intencja od dzieci z rodzinami, a także za zmarłych Piotra Łopańskiego i jego rodziców. I o 15:00 za Władysława i Danutę Broda w rocznicę śmierci. To wszystkie ogłoszenia.